Pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. W jego sprawie wypowiedział się partyjny kolega. Jak się okazuje, kondycja zdrowotna byłego ministra sprawiedliwości uległa znacznej zmianie. Polityk suwerennej Polski zdementował ostatnie doniesienia w sprawie i dodał, że jego zdaniem wróci on do polityki. Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór złośliwy przełyku. Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia o byłego ministra sprawiedliwości. Tym zaprzeczył w programie gość wydarzeń Polsatu Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Chciałbym zdementować informację, że stan Zbigniewa Ziobro się pogorszył, powiedział polityk. W tym przypadku ZUS zabierze 14. emeryturę. Seniorzy muszą tego pilnować Zbigniew Ziobro po odbyciu skomplikowanej ośmiogodzinnej operacji wycięcia fragmentu przełyku, a także chemioterapii i naświetlania, ma obecnie przechodzić przez rehabilitację. Jak przekazał Michał Wójcik, polityk walczy natomiast w październiku, które rozstrzygną, czy leczenie jest skuteczne. Dodał, że ziobro nie wyklucza powrotu do polityki. Polscy urzędnicy ścigają KOKA. Kole ujawnili brudę giganta w Ziobro pod koniec ubiegłego roku ujawnił, że zmaga się z nowotworem złośliwym przełyku, a ponadto ma przerzutę do węzłów chłonnych i żołądka. W lipcu w rozmowie z Interią zapewniał, że nie zamierza się poddawać, a Michał Wójcik przekazał właśnie, że jego zdaniem wróci on do polityki. Myślę, że on wróci do polityki. Życzę tego jemu, nami Polakom, powiedział. Ziobro zapowiada, że gdy tylko poczuje się lepiej, kropka w marcu w rozmowie z Polsat News informował, że dokuczają mu silne dolegliwości bólowe, w tym bóle mostka za plecami, a także duże problemy z głosem.